sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Wygrałeś ostatnio? Przedostatnio. Moje ostatnio. Ile tam było do ostatniego wzięcia? Marcin wygrał 80 zł. Ale to nie muszą wszyscy wiedzieć, no, że 800 wygrał. No, wyklikamy to. Nie, nieważne. Co kupiłeś sobie za to? Co kupiłeś sobie za to? Moje. Jeszcze nic. Czułem, na kim się sfokusować. No to, po, no to co wybrał? Co kupiłeś za ostatnią jeszcze kasę? Jeszcze nic. Na razie spokojnie. Czekają te pieniążki na odpowiedni moment. Nie ma co się podpalać od razu. Myślałem, że jakieś buty. Nie, no. Nie ma nic ciekawego. Niestety teraz chętnie bym chciał coś kupować, ale nie ma. Marcin, chciałem ci poinformować, że jesteś bohaterem dzisiejszych kulis. O, bardzo mi dziękuję. Także widzimy się w ciągu dnia. Tak jest, do zobaczenia. Przeszedłeś przez salę z chrzcinami? Tak jest. Patrzyli się na ciebie dziwnie ludzie? Nie, wydawało mi się, że nie, już tam wcześniej troszeczkę ci śmignąłem, także... To dlaczego patrzyli na mnie dziwnie? Na ciebie? Oj, to nie wiem. Może... No, nie. Robimy kawkę? Poproszę, no. Coś tutaj kliknę. To ja poproszę, starszy jestem. Dobrze. Jaka? Czarna. Robi się. Pięknie. Co mi powiesz, Marcinie, przed meczem? Co mam powiedzieć? No, dwie godziny tak do meczu. Co masz w głowie? No już wszystko, nad czym chcieliśmy pracować, już wiemy, tak? Mamy swój pomysł, jakieś tam założenia na ten mecz. Tak naprawdę, tak? Znamy zawodników, znamy same zagrywki. Wiemy, co chcemy grać, kiedy, jak. Także teraz już trzeba się powoli zacząć, powiedzmy za pół godziny, już tak wyłączyć, skupić tylko i wyłącznie na tym, co chcemy zagrać i jak, i żeby się koncentrować myślę już do końca. Już teraz mniej jakiś głupoczek. Panda! You are the character of the last video. Give a chance to others. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, that was right. A co ty masz w głowie, Marcin? Ty indywidualnie? Proszę, na zdrowie. Dziękuję, kawka. Zaraz pójdziemy do stoliczka. Co ja mam w głowie? Ja wydaje mi się... Znaczy nie wydaje mi się, ja wiem. No to zawsze. No ja jestem jakby gotowy na każdy scenariusz w tym sezonie. Tak, są różne sytuacje. Czasem ja jestem bardziej potrzebny, czasem mniej. Mam większe okazje być na boisku, czasem mniej. I jakby za każdym razem muszę być tak samo gotowy. I jakby to miałbym być gotowy na 40 minut, tak? Czy na 39, więc... U mnie się nic nie zmienia, wszystko wiem, jestem tak samo przygotowany jak w każdym innym meczu i liczę na to, że oczywiście uda się zagrać, jeżeli nie, to idziemy dalej i jutro wracamy na halę i robimy to samo, co robiliśmy od początku sezonu. Pięknie, chyba ci się automat zaciął. No chyba, właśnie nie pewnie. To doprowadź do ładu i składu i no. Idziemy do stoliczka. Mówiłem, albo rozwaliłeś. To nie zdążyłem. Zapytam cię wprost i wiem, że na pewno udzielisz odpowiedzi szczerej i jednocześnie poradzisz sobie z tym pytaniem. Jak to jest być zawodnikiem numer 12 w rotacji? Czasem. O
Oczywiście, czasem dostajesz swoją szansę więcej, ale... Nie no, czasem 12 mi chodzi. Rzadziej niż częściej 12, ale wiem, o co chodzi. Jest to bardzo ciężkie. Marcin, ja absolutnie nie teraz nie uderzam w siebie w żaden sposób, ale jakby sytuacja jest bardzo prosta. Nawet mówił o niej kiedyś na którejś konferencji prasowej. Wydaje mi się, że to było po pierwszym meczu z Gliwicami, bo to było u nas w sali, kiedy gdzieś tam, kiedy dostałeś minuty, zagrałeś skutecznie. Któryś dziennikarz zadał pytanie, czy możesz liczyć na więcej minut. Trener mówił, no tak, tylko że trzeba pamiętać, że jak mój zawodnik wchodzi, dostaje minuty, to on te minuty komuś zabiera. A trener Fasulkiewicz jest w gronie tych szkoleniowców, którzy mają ściśle ustaloną hierarchię składu. I po prostu ten zawodnik z ławki, czy dalszej części ławki, wchodzi wtedy, kiedy kogoś z tej pierwszej części nie ma. I to jest twoja rola. I to jest moje pytanie na dzień dobry do ciebie. To więc tak, zacznę od tego, że to na pewno nie jest łatwe. Tym bardziej, że to jest mój pierwszy sezon w Ekstraklasie, ale od praktycznie zawsze. Przechodząc przez rozgrywki młodzieżowe, druga liga, pierwsza liga, zawsze grałem dużo meczów, zawsze jakby decydowałem albo byłem jedną z osób, które decydowały o losach spotkania w moich drużynach. Więc nagle to takie jest troszeczkę dziwne, że więcej muszę się niestety przypatrywać na ten moment i ciężko pracować na treningach. Ale jakby też zdawałem sobie z tego sprawę. Z trenerem, jak rozmawialiśmy przed sezonem, czy w trakcie sezonu rozmawiamy, to wszystko jest jasne. Tak? Ja przyszedłem tutaj z jakimś swoim celem, który my sobie wyznaczyliśmy wspólnie, jakiś pomysł na ten sezon. I to się wszystko spełnia, jest pewnie nawet lepiej niż się spodziewaliśmy i niż można było wydawać, że będzie. Ale to co mówię, taka jest rola w tym momencie moja, a nie inna. I to co mówiłem, trzeba być w każdym momencie gotowym tak samo, jakbyś wychodził w pierwszej piątce i miał grać 35 minut, bo nigdy nie wiadomo, tak? Jak była ta sytuacja z Gliwicami, gdzie przytoczyłeś ten mecz. Ja w dniu meczu nie wiedziałem o tym, że ja nagle będę grał, bo Seba był normalnie, chodził na treningi, nagle się okazało, że jest chory. KD był wtedy kontuzjowany, no to można było liczyć, że jednak może jakieś tam kilka minut dostanę, ale na pewno nie tam 20 czy 21, co wtedy zagrałem. To było tak nagle zaskoczenie, jednak jak przyszedłem do szatni i się okazało, że będę musiał troszeczkę więcej zagrać. Znaczy zaskoczenie, no byłem na to przygotowany, bo to mówię za każdym razem, ale... Ale nie, że byłem przygotowany, że nagle u Marcin wyjdziesz i będziesz grał nie wiadomo ile i nie wiadomo jak, także ciężkie to jest z jednej strony, bo jakby nie grasz, albo grasz mało, ale z drugiej strony ma to mnóstwo plusów, które ja widzę, które ja dostrzegam i myślę, że to tylko zaprocentuje. Tak bez takiej, nie dostajesz mnie z takim ogólnikiem, to już musisz powiedzieć o jakimś plusie. No jestem w takiej drużynie, a nie... Michał, co ty robisz? Lawa tutaj odpaliłem. Dziękuję. Drodzy kibice, te czerwone lampki, jeżeli teraz widać, to jest wkład Michała Nowakowskiego w tym filmie. Pozdrawiam was, do zobaczenia. Marcin, wracam do ciebie. Wracamy do ciebie. Jasne, zaczynam. Pierwsza rzecz. Przez to, w jaki sposób trenuję, z kim trenuję, pod kogo okiem trenuję i tu jest jakby nie żadne tam, nie wiem... Cukrowanie czy cokolwiek, ale umówmy się, no takich trenerów, jacy są tutaj w klubie, tacy zawodnicy, z jakimi mam okazję rywalizować, uczyć się od nich, nie wiem... No w Tychach by nie było. Współpracować w Tychach, w XYZ w klubie, tak. W pierwszej lidze, w drugiej lidze. Przykro też to mówić, ale pewnie w większości ekstraklasy. Trudno, że to powiedziałem, ale tak by też by to wyglądało. Może sobie pozamykałeś teraz takie drzwi, a może my też nie będziemy chcieli cię wypuszczać. Oj, to nie do mnie. No dawaj dalej, no. No to jest pierwsze. No o wiele więcej się nauczyłem, czysto koszykarsko, czysto wiedzowo. Też fizycznie moim zdaniem z trenerem Hubertem robimy dobrą pracę, bardzo dobrą, tak? Dodatkowo cały czas robimy jakieś rzeczy, które pozwolą mi jakby wejść na ten jeszcze wyższy poziom fizyczności. Co więcej, to jest zupełnie inne doświadczenie, jeżeli chodzi o jakieś tam organizację samą klubu, tego wszystkiego, tak? Takiej rozmowy w XYZ klubie w pierwszej lidze też bym pewnie nie miał. To też trzeba się tego nauczyć, jeżeli chce się grać kiedyś zawodowo w koszykówkę, że to też jest jednak część już naszej, powiedzmy, pracy. No cieszę się, że to dostrzegasz, nie chodzi w ogóle o mnie, tylko chodzi o to, że dostrzegasz, bo to są mądre słowa teraz, co powiedziałeś, a ty masz
Ty masz dopiero 20 lat i jesteś absolutnym dzieciakiem. Nie, teraz też się nie czepiam, tylko trochę tutaj się uśmiecham do ciebie. Natomiast pytałem o te plusy, dlatego, bo myślałem, że powiesz, że trochę też ci się charakter hartuje. Oj, to na pewno, to na pewno. To jakby chciałem zacząć od tamtego, bo ja to najbliżej czuję po prostu to, bo to jest widać codzienna praca i codziennie widzę, że jestem troszeczkę tam może lepszy niż byłem pół roku temu, powiedzmy, tak? Przez to, że tak, a nie inaczej trenuję i ogrywam się, powiedzmy, jak jest możliwość. Ale tak, na pewno. Jestem troszeczkę, nie, że byłem rozpuszczony, ale to też tak troszeczkę... A to też nie jest nic złego, bo tak, jak się ma 18-19 lat, to człowiek czuje, że jest Panem i Bogiem, mm-hmm, i władcą wszechświata, a nie jest. No i to więc właśnie, ja może nie byłem rozpuszczony, ale jakby byłem przyzwyczajony do jakiegoś tam dobra i takiego, byłem troszeczkę pod takim, jakby to nazwać, taka, byłem w takiej szklarni, tak, pod taką powłoczką, która mnie troszeczkę chroniła, tak. Oj! No więc... Pozdrawiamy rodziców, będą dzisiaj na meczu chyba, tak? Tak, oczywiście, będą, oczywiście, jeżdżą, pozdrawiam, tak. Ostatnio byli w Gliwicach, dostałeś fajne też minuty, fajnie zagrałeś. Tak jest. Rozmawiałeś z rodzicami, musiałem cię wyciągać na konferencję prasową. Myślę, że akurat to, że musiałem iść z takiego, a nie innego powodu, to im aż tak bardzo nie przeszkadzało. Mają mnie tam prawie na co dzień, także... Ty mieszkasz z rodzicami cały czas? Teraz troszeczkę tak, od 2-3 miesięcy wróciłem troszeczkę do rodziców. Próbujemy nadrobić ten czas stracony, który tam przez 5 lat... A ciebie nie było 4 lata, nie? No też jest ciekawe. Tak, 5. No, 5? Tak. Dwa tyfy, dwa Poznań? Trzy całe liceum w Poznaniu, a, 3 lata tak, i 2 lata później od razu po liceum w Tychach, także... Miałeś zderzenie z dorosłością? Nie, właśnie nie. Poza domem? Troszeczkę... Myślę, że większy był przeskok ten pierwszy od razu, jak miałem 16 lat, jak wyjechałem, z taką trochę samodzielnością, ale dosyć sprawnie sobie z tym poradziłem, bo też jako młody chłopak dużo jeździłem na jakieś obozy, te turnieje, to wszystko. To też mi było troszeczkę łatwiej się jakby przestawić na to, że mieszkałem w internacie. Nie, musiałem tam sobie czasem wybrać cokolwiek, nie wiem, załatwić jakieś sprawy takie czysto... Dnia codziennego. Tak jest, dokładnie. Także no tak, zawsze mi to mama umożliwiała, że ja się nie musiałem tym przejmować w domu, bo tak, bo ja miałem tylko trenować i chodzić do szkoły i się uczyć, a resztę miałem wszystko załatwione, obiad, cokolwiek, a tak to nagle musiałem się takimi rzeczami zacząć martwić i jakby wydaje mi się, że dosyć nieźle sobie z tym poradziłem. Ale takiego przeskoku, że nagle tam mnie coś poniosło, to nie miałem na szczęście. Miałeś? No jeżeli to o to było to pytanie, to niestety nie teraz było, nie zrobię show. Absolutnie ogólne, odpowiadaj. Okay. To jest dla ciebie przestrzeń, żeby sobie odpowiedzieć tak jak chcesz i opisać tak jak sobie założysz. Duży poczułeś przeskok między pierwszą ligą. Tak, na potrzeby tej rozmowy potraktujmy pierwszą ligę. Pierwszą ligę dla młodych zawodników trochę jak czasy juniorskie jeszcze. Mhm. Więc pytanie brzmi, czy dużą różnicę odczułeś przechodząc do ekstraklasy? Tak, dużą różnicę poczułem. Bo nie dość, że przejście samo w sobie jest ciężkie, tak podejrzewam, chociaż ja nigdy nie przechodziłem, ale tak o tym się mówi, to jeszcze przeszedłeś do topu. Jasne, ja mam też tyle szczęścia, chciałem tu zaznaczyć, że ja też nie byłem w jakimś przypadkowym klubie w pierwszej lidze, czy w przypadkowych klubach w pierwszej lidze. Ja byłem w Biofarmie Basket Poznań wtedy, teraz NLO Basket Poznań i byłem w GKS-ie Tychy, gdzie to organizacyjnie i trenersko czystymi umiejętnościami ci zawodnicy, którzy tam byli i trenerzy, to nie byli jacyś przypadkowi ludzie, jak czasem się niestety zdarza w pierwszej lidze. Także ja też nie przychodziłem do jakiegoś tam takiego orlika od razu na halę mistrzów, tylko jednak tam musiałem pracować i to nie było tam jakieś przypadkowe rzeczy, przypadkowe treningi i przypadkowi ludzie. Także pewnie przez to było mi troszeczkę łatwiej i też przez to, że jestem z Włocławka, też mi było troszeczkę łatwiej, bo jakby już troszeczkę te realia znałem czysto. No poruszałeś się też po swoich miejscach. Tak jest. To na pewno bardzo mi ułatwiło sprawę. No ale wiadomo, że no, czystą umiejętnościami, tak, jakimś takim rozumieniem gry, czytaniem gry, no to no mówmy się, że wszedłem pewnie z 3 levele wyżej przez 2 miesiące, tak? Musiałem się przestawić. Masz był jakiś taki moment, że pierwsze treningi, okres przygotowawczy, sparingi i nagle taki obuch w łeb. O kurde, no to będzie ciężko, ale dobra, pracujemy, biorę się do roboty. Czy nie? Czy to było taki...
takie coś, co takie jakby codzienność dnia codziennego, codzienność, dokładnie powiedziałem, codzienność taka zwykła, że jakby każdy kolejny dzień przynosi kolejną przeszkodę, którą trzeba przejść, ominąć. Wydaje mi się, że bardziej tak do tego podchodziłem i jakby nie pamiętam aż takiego momentu, że nagle się zderzyłem ze ścianą i mówię, o, teraz to jednak będzie ciężko i nie dam sobie rady, albo po prostu będę musiał włożyć nie wiadomo ile pracy, żeby to tam przeskoczyć. Myślę, że były takie momenty na pewno, no bo to jednak nie byłem przyzwyczajony, żeby do jakichś tam różnych rzeczy nagle z dnia na dzień zostałem tam wrzucony i musiałem sobie poradzić tak naprawdę, także chyba nie było takiego jednego momentu. Kilka razy pewnie się tam odbiłem, nie wiem, jak pierwszy raz zagrałem na low post z Jamesem, no to wiadomo, tak, czy jak zacząłem, jak Kamil mi podaje między nogami na treningu, no to też tak mówię, kurczę, no nigdy tak się wcześniej to nie wydarzyło i może nie, że byłem jakiś, nie wiem, sfrustrowany czy cokolwiek, tylko mówię, no jeszcze bardzo dużo pracy przede mną i albo jak Ziga postawił zasłonę i ja chciałem potem w następnej akcji mu się troszeczkę odgryźć, też postawić mocną zasłonę, on mnie złapał w pół i przestawił mnie metr dalej, to tak się pomyślałem, że trochę jestem jeszcze jednak trochę dzieciak przy tym, ale jak powiem, ja aż tak do tego nie podchodziłem. Ja wiedziałem, jaki jest mój cel, jaki, co ja chcę osiągnąć i że chcę to robić po prostu. I to jakby mnie bardziej pchało do przodu, żeby jeszcze z tego czerpać, a nie sobie rozmyślać, że nie wiem, czy sobie poradzę, nie wiem, czy tam to jest dla mnie, czy nie wiem, tego nie potrafię jeszcze, tego nie do końca rozumiem. Też taka, trenerzy bardzo mi pomagają, wszyscy chłopacy raczej tak są dla mnie mega mili pod tym względem, że pomagają mi, jeżeli czegoś tam, nie wiem, nie znałem jeszcze wcześniej, czy cokolwiek, czy jakaś sytuacja jest może niecodzienna nagle na boisku, to raczej próbują mi to wytłumaczyć, a nie ganić i stwierdzić, że tam o, ty się nie dajesz, bo tam nigdy nie byłeś w tej sytuacji, a ja już 1000 razy w takiej byłem, także no. Zaczęliśmy od trudnego pytania i skończymy trudnym pytaniem, ten fragment. Co sobie bardziej lubisz? Rzut za 3 punkty, czy charakter? To dobre pytanie, to trudne pytanie. Odpowiedz jak najkrócej, nie rozwijaj się teraz, tylko tak, okay. Co ci przychodzi do głowy? Charakter. 100%, bo gdyby nie ten charakter, to bym tak nie rzucał za 3 punkty. Gdybym nie był, nie wiem, czy to są dobre sformułowania, zawzięte, ambitne, chyba nie. Po prostu gdybym tak bardzo tego nie lubił, nie sprawiałoby mi to też tyle przyjemności i wiedział, że chcę to robić i mam taki charakter, że po prostu jest mi łatwiej to robić pewnie niż innym ludziom, to bym nigdy tak nie rzucał za 3. Także myślę, że rzut za 3 punkty to jest takie bardziej wytrenowane przez charakter. Charakter oczywiście też cały czas tam jest budowany czy nadbudowywany, ale myślę, że bardziej wolę charakter swój.
całujesz, Marcin? Cieszy, fajne zwycięstwo i jesteśmy coraz bliżej drugiego miejsca, bo drugie zawodnicy. Dyplomatyczna odpowiedź. Prawdziwa. Coś więcej? Ciężki mecz, bardzo fizyczny, taka mało ekskluzywna koszulka, rozprzętem, fajerwerek, nie było jakichś spektakularnych akcji, dużo trafień, ale takie mecze też trzeba wygrywać. Do zobaczenia pewnie za moment. Jak się czujesz? W porządku. Już tak nie schodzisz z twarzy? No czemu mam się smucić? Ja nie mówię, że masz się smucić. Nie no, wygraliśmy. Wiadomo, jest lekkie rozżalenie jak po każdym takim meczu, ale ono prędzej czy później minie. Najczęściej mija po jakimś pierwszym, drugim dobrym treningu. I wtedy już się o tym zapomina, już się myśli o swojej przyszłości i o najbliższym meczu i o też dalszej przyszłości. Jutro trenujesz od rana? No taki jest zapewne pomysł. Bo zawodnicy, którzy nie grają albo grają mniej, to też taka szatnia troszeczkę dla naszych kibiców, trenują na dzień po meczu. Jasne, tak. Jeżeli jest tylko możliwość, a umówmy się, że na Hali Mistrzów jest zawsze możliwość, to czy to jest siłownia jakaś mocniejsza z trenerem Hubertem, połączona z jakimiś rzutami, czy też troszeczkę techniki z trenerem Grzegorzem czy z trenerem Piotrem, to jak najbardziej rano z 2-2,5 godzinki pewnie poświęcimy na jakieś tam rzeczy, na które w normalnym tygodniu nie ma czasu, a gdy chłopacy będą jutro tam troszeczkę może odpoczywać lub się regenerować, to będzie chwila, żeby gdzieś przechwycić te 2 godziny dla siebie i popracować nad jakimiś aspektami. Mhm. Marcin, bardzo dobrze sobie poradziłeś w tej naszej pierwszej rozmowie. Mówię o tym, że dostałeś też trudniejsze pytania. Teraz kolejne trudne. Liczę, że sobie też dasz radę, bo złapała Cię kamera, jak tutaj rozmawiałeś sobie z Andrzejem juniorem przed meczem. Patrzysz na karierę Andrzeja trochę przez pryzmat swojej własnej? Nie, w żaden sposób nie. Jakby Andrzej, nie wiem, to mogę powiedzieć, no myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to jest mój bardzo dobry kolega, przyjaciel w sumie z dzieciństwa, bo w pewnym momencie, nie tam od 11 roku życia, pewnie czy od 10 się znamy. Razem spędzaliśmy mnóstwo czasu na treningach, chwilę w szkole, w gimnazjum, przed wyjazdem Andrzeja do Hiszpanii. Razem graliśmy, później też na kadrze młodzieżowych, razem tam byliśmy w pokojach i razem graliśmy. Także ja jestem bardziej, myślę, że bardzo dobrym kolegą, kibicem na pewno Andrzeja. Jestem ogromnym kibicem jego talentu i jego pracy, jak on gra w tym momencie i ja wiem, że potrafi jeszcze lepiej niż to, co dzisiaj pokazał. Ale nie, ja bym nie chciał się tam, nie wiem, ja uważam, że każdy ma swoją drogę. Ja nie mam zamiaru się tam oglądać na to, jakie, kto robi ruchy, na to, kto jak decyduje o swojej przyszłości. Ja mu życzę jak najlepiej i to w sumie na tym bym zakończył. Wyprzedza Cię Andrzej tak naprawdę o rok, bo już rok temu debiutował w Ekstraklasie. No myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ Andrzej jednak spędził, nie wiem, nie chcę skłamać, 5 lat za granicą, tak? I to jest zupełnie inaczej. Ja spędziłem te 5 lat jeszcze w Polsce, we Włocławku, potem w Poznaniu, także to jest troszeczkę inaczej. Myślę, że tam się bardzo dużo nauczył i to widać teraz na boisku, ale ja uważam, że w Polsce, jeżeli się chce, to też się dało nauczyć troszkę, więc... Takie troszkę widać taką zmianę pokoleniową, wiesz, jak się patrzy po zawodnikach, gdzieś, no przychodził Szewcu, tak? Szewcu się może gdzieś tam zbratać przed meczem z Filipem Dyrewiczem, do niedawna jeszcze z Przemkiem Frasunkiewiczem, to jest ta ekipa, czy z Kamilem Łączyńskim, jakby grali przeciwko sobie. A teraz już dużo, dużo, dużo młodych twarzy. Powoli to twoje pokolenie z przełomu wieków przyjmuje ten parkiet. Szczerze mówiąc, ja jakby ktoś mi powiedział, że my na betonowym boisku przy ulicy Wienieckiej, tam w wieku 11 lat, grając na taki mały kosz i tam pierwsze wsady jakieś próbując na, nie wiem, 2,30 nawet może nie, bo to nawet nie było 2,60. I że, nie wiem, spotkamy się, bo już wtedy w pierwszej rundzie jak graliśmy za Sterem, to ja tam byłem chwilkę na boisku razem z Andrzejem. No nie stwierdziłbym, nie powiedziałbym w tamtym momencie, że będziemy grać przeciwko sobie w Ekstraklasie w wieku tam 21 lat. Ale to też jest dla Ciebie, myślę, taki bardzo duży powód do szacunku do własnej kariery. Dlatego, że zazwyczaj jest tak, że z każdego rocznika, jak jest jeden zawodnik grający w Ekstraklasie, to jest dużo.
Andrzej zawsze był takim niekwestionowanym liderem tamtej waszej drużyny, która sięgnęła po złoty medal mistrzostw Polski u trenera Boglewskiego. A tymczasem okazuje się, że jest ktoś, kto jest bardzo blisko. Jest dwóch gości z tej drużyny. Jasne, no to na pewno była super drużyna. Też może teraz w końcu się trochę podpompuje, bo cały czas tak trochę, że tam 12 w rotacji i to wszystko, i że nie gra. No to po wyjeździe Andrzeja jakby ktoś musiał wziąć troszeczkę dla siebie odpowiedzialności większej za tę drużynę, która była mimo ogromnej straty, jaką była odejście Andrzeja i Michała, nie zapominajmy o Michałku, to ktoś musiał wziąć to jakby w rolę lidera na siebie i jednak w U16 zdobyliśmy brązowy medal i byliśmy bardzo blisko finału. Chciałem właśnie o tym wspomnieć, ja tam... mało kto pamięta o tym, że ta drużyna zrobiła jeszcze kolejny medal. Tak, tak, no i tam do kosza parę razy trafiłem. Nawet się udało. 10 strzałek w półfinałach, 34 punkty, 35 dzień po dniu. Tak naprawdę z tej drużyny było jeszcze więcej chłopaków, którzy się zapowiadali i mieli papiery na granie. Oj tak. No ale właśnie to jest to. Część odpadnie sportowo, część odpadnie, bo zmieni ścieżkę życia. I dlatego myślę, że to Ci powiedziałem, duży szacunek do własnej kariery, do własnego budowania swojego nazwiska, na to, że myślę, że możesz być zadowolony. Ale już dość tego cukru. A propos cukru, z cukrem zagramy w play-offie? No wiele na to wskazuje chyba po dzisiejszych wynikach. Bardzo możliwe. Że dzisiaj przegrali ze Szczecinem i my wygraliśmy tutaj. I biorąc pod uwagę, że w Radomiu wygrywamy, to skończymy sezon na drugim miejscu, rundę zasadniczą. No i chyba tak by wypadało, że najprawdopodobniej Toruń będzie na siódmym. I te bardzo bliski wyjazd będzie nas czekał na mecz numer 3. Jako, nawet nie powiem ocenisz, bo wiadomo, że jak ocenimy, ale ta ściana kibiców tutaj na tej... Nie no, robi ogromne wrażenie. To osób. Nieważne, mniej więcej 1500 osób, w Toruniu może być podobne. Nieważne, czy grasz 40 minut, czy nie grasz, to jak widzisz, to jak słyszysz to, co się dzieje i... No, Anvil gramy u siebie, no, to wszystko. Co, nie to, pierwsza hala w Polsce, jak tak można... która tak słyszy. Jeszcze mam parę spraw, ale sobie pójdziemy, myślę sobie, do autokaru i tam tak... Parę takich luźnych tematów, Marcin, chciałbym od Ciebie usłyszeć. Ale miałem jeszcze pytanie, o już wiem, bo tak szukałem pamięci, co jeszcze miałem, wiem co miałem. Jak Ty, jako strzelec, oceniłbyś taką sytuację, że graliśmy dzisiaj w Łuczniczce, niski wynik, 6-2-5-8, słaba skuteczność z obu stron, ale pytam Ciebie w kontekście, jesteś strzelcem, trenujesz cały sezon w hali jednej, w tym przypadku Artego, tutaj obok, przychodzi ważny mecz, grasz w innej hali, inne obręcze, inny parkiet, wszystko inne. Jasne. Szczerze mówiąc, to myślę, że to sprawa jest każda indywidualna, taka sytuacja jak tutaj. To na pewno nie jest komfortowe dla nich, bo domyślam się, że trenując tak 6 dni w tygodniu na hali Artego, tej troszeczkę mniejszej, jest troszeczkę tam bardziej, myślę, przyjaznymi obręczami, nagle z dnia na dzień przychodzą tutaj i muszą się tutaj jakby przez te 2 godziny na to przygotować. Ja słyszałem bardzo dużo razy, że hala w Sopocie stulecia jest taką troszeczkę halą, gdzie nie jest ona przyjazna dla strzelców i że ciężko tam się gra po prostu. No nie wiem, ja uważam, że ja tam zagrałem najlepszy mecz w drugiej lidze, tam ponad 70% skuteczności, także 35 punktów, także ja tam uważam, że na każdej hali, jeżeli potrafisz, to trafisz. Ja nie mówię, że... Bo to jest dlatego, że mieliśmy bardzo dobrą obronę i dlatego pudłowali rzuty zawodnicy z Bydgoszczy, ponieważ to nie były łatwe pozycje. Ale no ja uważam, że to akurat jest najmniejszy problem, w jakiej hali dziś graliśmy. No dobrze, wyczerpaliśmy temat z tej części nagrania. Teraz trochę, nazwijmy to, rookie duties. Dobra. Trzeba zanieść bagaże do autokaru. No, to robimy to. No to lecimy. Zabieram się za to. To lecimy. Lecimy! Już? No tak, ty lecisz. Możesz sobie wybrać drogę, czy przez parkiet, czy przez... Dobra, wybrałeś tędy. Tempo masz, że ledwo nadążam. Masz jeszcze parę innych obowiązków, Marcin, tego typu? Szczerze mówiąc, to... Raczej tam można pomóc jeszcze Masjemu, jeżeli potrzebowałby jakiejś delikatnej pomocy jednej ręki, żeby tam, nie wiem, zanieść jakąś torbę z jego rzeczami, jakimiś tej pamięci, z takimi rzeczami, a z
co więcej, no zawsze jak tam... Rafał Komenda kroił owoce, pamiętam, dla szat. No to ja jeszcze, ja nie miałem takiej sytuacji, raczej tam owoce mamy dzięki Szymonowi zawsze świeżutkie, zawsze świeżutkie, już szaty są przygotowane, nie pokrojone, każdy tam sobie obiera i wcina samemu ile chce, kiedy chce, także... A no popączki skoczyłeś kiedyś dla szatni, czy nie? Taki bardziej ze świata NBA chyba. Chyba nie. A czym oczywiście, no że jakby ja z ogromnym szacunkiem się zwracam i jakby zachowuję wobec starszych kolegów. Ale też dzięki bardzo mi okej, bo nie wykorzystują tego bardzo. Robię jakieś takie rzeczy, które może mogą trochę ułatwić po prostu życie, jak odnoszenie brudnych rzeczy do autokaru, którego nie ma, chyba że wyszliśmy z tym wyjściem. No co ty? Także tak. Marcin, może być, że odjechali bez nas. Nie no, się śmieję, ale... Idziemy szukać autokaru. Tak. Może jest z boku? No nie no, jest Misiek, jest Szewcu. Autokar nam wzięło. Autokar nam wzięło. Misiek, wiesz gdzie jest autokar? Autokar? Autokar wiesz gdzie jest? Nie. No tam nie ma. Tu? Jutrzyca też wraca właśnie. No raczej nie. Proszę bardzo. Nie chcą nas wypuścić. Idziemy Marcin, szukamy dalej. Where's the bus? You don't know? Dzień dobry. Dziękuję. Może pan nam powiedzieć, gdzie jest autokar, co? Gdzie jest? Wait, one second, sorry. Buzzy behind the smaller area. A, czyli musimy wyjść normalnie i tam pójść dalej, tak? Dobra, Marcin, to jedziemy dalej z nagraniem. Chciałem jeszcze nagrać coś pod autokarem, ale na razie autokaru nie ma. W końcu go namierzyliśmy, jest z drugiej strony hali. 77. Tak jest. Numer, z którym grasz. Zgadza się. Z uwagi na Lukę Doncicia? Myślę, że takie trzy sprawy się składają na to, że gram z numerem 7. No nie ściemnie. Nie, naprawdę. Okej, no tam można się śmiać, nie wiem, śmiać, po prostu mówić, że to Luka. Wiadomo, podoba mi się jak on gra, jakby jest bardzo koszkarzem. Druga rzecz taka jest, że wizualnie bardzo, nie wiem, podoba mi się po prostu ten numer. Siódemka ci się podoba. Tak. A trzecia sprawa była taka, że ja grałem z zerem przez 5 lat i chciałem troszeczkę od tego odejść, a w Tychach poznałem mojego bardzo dobrego kumpla, przyjaciela Artura, którego serdecznie pozdrawiam, i on gra z 77. No i stwierdziliśmy, że będziemy razem grać w tym sezonie z numerem 77. Pięknie, a nie przeszkadza ci to, że to pierwsze co ludzie myślą, to myślą właśnie o Luce Doncicia? Nie, bo jakby to co mówiłem, nie ma co się porównywać do Luki Doncicia, do Andrzeja Pluty czy do jakiegoś innego zawodnika, koszykarza. Raczej trzeba robić swoje i pracować na swoje imię i nazwisko i jakby tworzyć swoje wspomnienia, swoją historię. I ładnie to tak można przetłumaczyć po angielsku, to swoje legacy, czyli chyba takie dziedzictwo, tak to można powiedzieć. Pięknie. To dziedzictwa to mi jeszcze bardzo daleko mojego nazwiska koszykarskiego, ale powoli, małymi krokami zaczynamy je budować. Słuchaj, spotkamy się za 10 lat, to opowiesz. Oj tak, bardzo chętnie. Powiedz Marcin, a propos, jak już jesteśmy przy temacie Luki, jak robiłem kulisy z Żigą, on bardzo nie chciał tego wątku. A ty z kolei miałeś okazję go zapytać? Szczerze mówiąc, czy też nie, mu takie trochę to by było właśnie, że ja uważam, że Żiga jest mega w porządku gościem i bardzo go lubię i
nie ma też go co tam od razu zadręczać o pytania, bo domyślam się, że... No miał ich tysiące. ...to dla niego męczące, że wszyscy jacyś ludzie, którzy nie interesują się koszykówką, znają Zigę, albo się interesują tylko troszeczkę, to od razu pierwsze pytanie to jest pewnie, że no, ty grajesz z Luką Tonciciem i jaki on jest, co on robi, coś tam, no... No już może trochę męczyć. Pewnie tak. Dobrze, drugie pytanie, które chciałem cię zapytać, to są kolorowe buty. Masz lubię słabość. Buty, bardzo, masz bardzo słabość do butów. A zwłaszcza do kolorowych. Zresztą skądinąd jak kolega, który idzie za nami, Luke, jesteś tam? Nie ma go. No tak, no co to dużo mówić. Podobają mi się buty. Lubię buty do chodzenia koszykarskie, w których tam gram. Pewnie chodzi o te różowe najbardziej. No raczej. Dwie pary tych różowych. No jakby mi się wizualnie podobają takie. Dzisiaj grałem w niebieskich, też takich dosyć żywych kolorach, ale ładnych. Te na przykład coś dla mnie znaczą, bo robiłem je sobie na zamówienie, taki custom, można tak powiedzieć. I tam jest MW napisane i Cina w środku. I pierwsze litery od imion moich rodziców. Pięknie. I R, czyli... Ile takie coś kosztuje? To akurat tam się udało w miarę. Na Nike'u. Nike mnie nie sponsoruje jeszcze, jakby co to się odezwijcie. I się dogadamy z ceną na pewno i z jakimś tam barterem. Nie, to nie wyszło jakoś drogo. 600 zł, 550 tak takiego. Numer mamy za sobą. Mamy za sobą buty. I ostatnie zagadnienie. Twój rzut. Mocna strona, zdecydowanie. Ale piłka się nie kręci tak, jak według podręcznika wskazywaliby trenerzy. Kręci się trochę do boku. No tak. Już kilka osób zwracało mi na to uwagę, trenerów. Już przez tam ostatnie, nie wiem, 3-4 lata. Ale poprawiają cię w tym sensie, żebyś zmienił, czy nie? Szczerze mówiąc, to w pewnym momencie próbowali. Ja troszeczkę byłem wtedy pewnie bardziej krnąbrny. Nie jakiś chamski, żeby nie mylić takich pojęć, czy arogancki, ale ja mówiłem, że ja widzę, jak ona wpada do kosza, nie widzę, jak ona się kręci. To ładne. I troszeczkę jakby próbowałem uciekać od tego, bo uważam, że dobrze się z tym czułem i dobrze to robiłem, dlatego rzucałem tak dalej. A tutaj znowu trener stwierdził, że okej, ona się troszeczkę inaczej kręci, ale to nie jest żaden problem, mam tak rzucać, mam niczego nie zmieniać, bo to funkcjonuje bardzo dobrze i to wszystko, także ja się tego trzymam. Uważam, że to chyba dobre podejście, ufam w takie podejście i robię to, daję mnóstwo rzutów takich, że się piłka kręci trochę inaczej, ale no ja widzę, jak ona wpada do sieci, także... Wpada do sieci, padała nieraz w tym sezonie. Marcin, ostatnie pytanie, playoffy za właściwie już tuż. O te minuty będzie trudno, ale pewnie ta piłka, pewnie liczysz na to, że ta piłka po twoich rzutach jeszcze do kosza nieraz wpadnie no w tym sezonie. No jasne, że tak, nie tylko na rozgrzewce, na treningu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia, teraz możesz ładnie odejść. Jakby co, to jestem w pełni.